Na strychu śpi mój powrót. Kufer blachą okuty, walizy, cała moja ojczyzna. W 50. rocznicę śmierci wspominano zmarłego w Londynie poetę Kazimierza Wierzyńskiego, jednego ze skamandrytów, którego losy wojenne wyrzuciły poza Polskę. Jeden z najwybitniejszych liryków polskich XX wieku, obdarzony mocnym poczuciem moralnym. Wierzyński należy do takich poetów, używam liczby mnogiej, bo przecież do poetów emigracyjnych zaliczamy także Aleksandra Watta czy Czesława Miłosza, więc nie można tak kategorycznie powiedzieć Wierzyński największy. Był jednym z największych pisarzy emigracyjnych. Do Londynu na rocznicową konferencję zorganizowaną przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie i Bibliotekę Polską przybyli znawcy jego twórczości, a aktorzy sceny polskiej UK przypomnieli jego wiersze. Skok o tyczce. Już odbił się, już płynie. Boską równowagą rozpina się na drzewcu i wieje jak flagą. Dolata do poprzeczki i z nagłym przepotem przerzuca się, jak gdyby był ptakiem i kotem. Był to laureat olimpiady w Amsterdamie za tomik poetycki i długoletni redaktor Przeglądu Sportowego przed wojną. Na tych zdjęciach wygląda jak młody Bóg, był wysportowany. Olimpiada 1928 roku to nie tylko jego sukces poetyczny, prawda, ale wyglądu fizycznego i powodzenia u kobiet. No i z tego powodu to jego pierwsze małżeństwo się rozleciało. Na tej fotografii znajduje się Kazimierz Wierzyński przemawiający na pogrzebie Lechonia. Natomiast to zdjęcie jest na liście Lechonia do Kazimierza Wierzyńskiego. Obok tutaj mamy zdjęcie Kazimierza Wierzyńskiego z Karoliną Landskorońską. Oczywiście mamy też tutaj tłumaczenia na różne języki. Kinzo Ansi na język japoński oraz tłumaczenia na angielski, niemiecki. Tutaj z żoną już po wojnie oraz dedykacja Johna Steinbecka dla Kazimierza Wierzyńskiego. Weź czerwoną czapkę, wyjdź na peron. Przepuść ten pociąg do końca drogi, bo pełznie powoli. Człowiek gdzieś tam zagubiony, ale emigrant. Przede wszystkim emigrant, który jest tym swoim kufrem, krąży, szuka, tęskni za swoim miejscem. Bardzo to przeżyłam jako osoba, która mieszka za granicą. Miasto Stryj nad rzeką Stryjem. Jeszcze mam uszy pełne tamtego hałasu. Bo on nie był w Polsce wydawany, był w ogóle na cenzurze. To był poeta, który kochał Polskę każdą tkanką swojej duszy i jej serca, ale nigdy nie wrócił i nie mógł wrócić. W ogóle nie mówiło się o nim, mimo że to był wielki poeta przed wojną, taki lansowany na Norwida, na wieszcza. Twarz, która krzyczy po całej ziemi, Eureka, Eureka, Ameryka, Ameryka. Przed wojną poznał Charlie Chaplina. Charlie Chaplin czytał jego wiersze, ponieważ Wierzyński już przed wojną był tłumaczony na język angielski. Miał całkiem niezły sukces. A Charlie Chaplin kochał poezję. Jest niesłychanie przyjemny człowiek, kulturalny, kurtuazyjny, bardzo elegancki. I dla pań, i dla panów, muszę powiedzieć. A przy tym człowiek bardzo dobrze wychowany. Nigdy o nikim złego słowa nie powiedział, co, muszę powiedzieć, rzadko wśród ludzi piszących się zdarzało. Obok Jana Lechonia i Józefa Witlina Wierzyński należał do tych pisarzy niezłomnych, którzy nigdy nie zdecydowali się na powrót do komunistycznej Polski. Ja bym się nie zgodził z tezą, że on nie był znany. To znaczy oczywiście, że on pamięć o nim była zabijana ze względu na polityczny charakter tego, co pisał. Wrażenie, jakie zrobiła jego śmierć, świadczą o tym, że to była postać zupełnie wyjątkowa. To był poeta bezkompromisowy i mam nadzieję, że publiczność dzisiaj zobaczyła tego poetę bezkompromisowego, poetę tęskniącego za Polską, ale poetę, który powiedział: nigdy Polski nie odwiedzę, bo Polski się nie odwiedzę, do Polski się wraca. Ja do takiej Polski nigdy nie wrócę.